Czy możesz robić flipy bez działalności gospodarczej? Jak profesjonalni fliperzy rozliczają się z urzędem skarbowym? Kiedy w tym celu warto otworzyć spółkę? Jak rozlicza się z przychodu, z wynajmu długo- i krótkoterminowego oraz jak płacić niski podatek dochodowy z wynajmu i mieć zdolność kredytową? Witam Cię w nowej serii na moim kanale, w której na pytania moje i Wasze odpowiadać będą eksperci w swojej dziedzinie. Dlatego, jeżeli chciałbyś usłyszeć konkretny temat lub osobę, napisz o tym proszę w komentarzu. Dziś, jak na pewno zdążyłeś się domyśleć, będziemy rozmawiać o podatkach od flipów i najmów. Z tego powodu oczywistą osobą jest Grzegorz Grabowski, autor bloga wynajmistrz.pl, serwisu dla inwestorów i przedsiębiorców z branży nieruchomości. Grzegorz prowadzi biuro rachunkowe, które specjalizuje się właśnie w rynku nieruchomości. Jest również autorem książki Podatek od najmu i rozliczenia z najemcami, poradnik w 100% praktyczny. Oprócz tego prowadzi wykłady i szkolenia na temat rozliczania handlu mieszkaniami, najmu i podnajmu. Co najważniejsze, sam inwestuje w mieszkanie na wynajem, prowadził w przeszłości podnajem długoterminowy i robił flipy. Także dorobek iście ekspercki. Ok, tyle tytułem wstępu, zaczynajmy. Cześć Grzegorz. Cześć Ronald, dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Bardzo mi miło, że przyjąłeś zaproszenie. Słuchajcie, chcemy szanować Wasz czas, także tutaj my sobie z Grzegorzem już wcześniej porozmawialiśmy, także nie będzie żadnej takiej słownej rozgrzewki i od razu przechodzimy do rzeczy. Więc Grzegorz, pierwsze pytanie. Wyobraźmy sobie sytuację, pierwsze pytanie dotyczy flipów. Sytuacja jest następująca. Ktoś kupił mieszkanie, tak? Od razu wie, że chce robić flipa, kupuje mieszkanie, no wiadomo, przerabia je lub nie, znajduje ofertę, znaczy znajduje kupca, który kupił tą nieruchomość od niego drożej, czyli kupił taniej, drożej sprzedał, wiadomo, zrobił typowego flipa. I w jaki sposób on powinien się rozliczać? Czy taka osoba, jest tutaj konieczność w ogóle, żeby ta osoba zakładała działalność gospodarczą, czy może to robić bez działalności gospodarczej? Rzeczywiście na rynku istnieje taki mit, że flipy można rozliczać albo prywatnie, czyli na PIT-ie 39, albo w ramach działalności gospodarczej. Prawda jest taka, że jeśli mówimy sobie o flip, czyli kupujemy coś, żeby drożej sprzedać i na tym zarobić, to jest działalność gospodarcza i nie ma dyskusji, trzeba to rozliczać w ramach jakiegoś wehikułu formalno-prawnego przypisanego do działalności gospodarczej, czyli w ramach na przykład indywidualnej działalności gospodarczej bądź w ramach jakiejś spółki. I wszystkie takie mity, które krążą po rynku typu, że nie wiem, pierwsze trzy flipy można bez działalności, albo do jednego flipa rocznie można bez działalności, albo jeszcze gorzej, do trzech flipów rocznie można bez działalności. To są dokładnie to, co mówię, to są mity, niestety nieprawdziwe. I tak jakby rozliczanie prywatne, czyli na PIT-ie 39 do końca kwietnia kolejnego roku po sprzedaży, służy do rozliczania transakcji prywatnych, a flip nie jest transakcją prywatną. Mhm. No tak, no bo faktycznie są takie mity, że ktoś, no słychać po prostu, tak, kup sobie mieszkanie, zrób na tym flipa, rozlicz się z tego z dochodu, no i cześć po prostu, kup następne mieszkanie bez działalności gospodarczej, no bo przecież w sumie możesz kupić oficjalnie, żeby tam zamieszkać. Tak jak wspomniałeś, no jest to dosyć popularny schemat myślenia, bo w praktyce no raczej nie zadziała, tak? No chociażby w ciągu najbliższych 5 lat wystarczy, że będziemy mieli kontrolę i gdzieś tam Urząd Skarbowy może się cofnąć, nazwijmy to umownie, w nasze księgi rozrachunkowe i po prostu sprawdzi, że taką transakcję mieliśmy, tak? Może tak być, prawda? Dobrze mówię? Tak, tak. Znaczy to jest tak, że no my... Teraz już trochę rzadziej, tak? Ale dawniej nam się często zdarzała taka sytuacja, że przychodził ktoś do nas i mówił, zrobiłem dwa flipy, czy możecie mi to rozliczyć? No więc my się pytaliśmy, okej, no to w takim razie kto panu prowadził księgowość tej działalności i tak dalej. On mówi, ale jakiej działalności? Czyli po prostu było takie podejście, że najpierw kupię, sprzedam, a dopiero później będę mógł to rozliczyć do końca kwietnia kolejnego roku. Oczywiście my wtedy tłumaczymy, że to już jest działalność gospodarcza i trzeba to rozliczać, tak naprawdę no, wstecznie założyć działalność gospodarczą. A jeszcze kolejny mit, który wydaje mi się już jakoś tam nie jest taki super częsty, to jest taki, że ludzie to te flipy próbują rozliczać prywatnie i jeszcze później korzystają z tego zwolnienia z ulgi mieszkaniowej. Czyli uważają, że kupię jedno mieszkanie, sprzedam, zarobię i
kupię kolejne i w związku z tym od tego poprzedniego nie zapłacę podatku. Tak, co już jest nadużyciem i tak jakby tak nie należy robić. Jest rzeczywiście ta ulga mieszkaniowa. Ona pozwala na niezapłacenie podatku od dochodu ze sprzedaży mieszkania, natomiast ona służy, tak jakby można ją wykorzystać przy transakcjach prywatnych, kiedy te pieniądze wykorzystamy później, uwaga, na własne cele mieszkaniowe. Nie po prostu kupimy jakieś mieszkanie, tylko wykorzystamy na własne cele mieszkaniowe. I to najczęściej występuje wtedy, kiedy ktoś ma, nie wiem, małe mieszkanie, urodzi mu się kolejne dziecko, potrzebuje większego, sprzedaje poprzednie, kupuje kolejne i w ten sposób od sprzedaży tego poprzedniego nie płaci podatku. Mhm. A czy jesteś w stanie powiedzieć, w jaki sposób Urząd Skarbowy będzie w stanie zrozumieć lub podjąć decyzję, czy może podjąć decyzję to jest złe słowo, ale czy jesteś w stanie powiedzieć nam, w jaki sposób bank, nie bank, tylko widzisz już z mojej branży, tak jest w stanie zweryfikować, czy to jest na cele mieszkaniowe, czy też nie? Czy te pieniądze wydałeś na własne cele mieszkaniowe? Tak jest, tak, dokładnie. Wiesz co, no to jest tak, że to podlega tak jakby indywidualnej ocenie, tak? I no nie ma czegoś takiego, nie ma jakichś takich jasnych kryteriów, że na przykład jak kupujesz to mieszkanie na własne cele mieszkaniowe, to musisz tam się na przykład, nie wiem, zameldować albo pomieszkać tam minimum pół roku. Tak jakby każdym razem jest to indywidualnie oceniane i bardziej się liczy według mnie zamiar niż późniejsze wykonanie, bo może być tak, że kupisz coś na własne cele mieszkaniowe, będziesz i tam zamieszkasz, ale za chwilę się wyprowadzisz, bo ci się, nie wiem, zmieni sytuacja życiowa, bo na przykład będziesz musiał się w trybie pilnym wyprowadzić do innego miasta, tak? No i wtedy pomieszkasz tam 2 miesiące, ale rzeczywiście kupiłeś to na własne cele mieszkaniowe, bo rzeczywiście miałeś zamiar tam mieszkać, tylko po prostu plany ci się zmieniły. I wtedy jeśli masz tak jakby takie uzasadnienie do tego, dlaczego tak jakby coś się stało, no to jest okej, okay. Więc tak jakby każda sytuacja podlega indywidualnej ocenie i to jest raczej decyzja podatnika, czy on w razie kontroli będzie w stanie przekonać ten Urząd Skarbowy, że to zostało wydane na własne cele mieszkaniowe, a nie, że Urząd Skarbowy przyjdzie z jakimiś kryteriami i ty albo je spełniasz, albo nie. Mhm. Oczywiście ta kontrola może być zupełnie z innego powodu, tak? Niekoniecznie związana na przykład z tym mieszkaniem. Czy dobrze rozumiem? Tak, natomiast te takie transakcje prywatne sprzedaży nieruchomości, w szczególności kiedy ktoś korzysta z tej ulgi mieszkaniowej, one są w bardzo dużej części sprawdzane. Mhm. Tak jakby tam jest dużo, w cudzysłowie dla Urzędu Skarbowego, tam jest dużo pieniędzy do ugrania. Tak? Te ulgi, ta ulga mieszkaniowa z reguły daje dużą oszczędność i więc oni to sprawdzają. Najczęściej sprawdzają nie rok czy dwa po transakcji, tylko pod koniec tego 5-letniego okresu przedawnienia, więc wtedy, kiedy te odsetki są największe. Więc tak jakby nawet jeśli zrobiło się taką transakcję, no i minął rok czy dwa i nic się nie wydarzyło, to nie oznacza, że za 3 lata ten Urząd Skarbowy nie przyjdzie. Ja sam przez coś takiego przechodziłem, to znaczy w 2019 tak jakby rozmawiałem z Urzędem Skarbowym na temat jakiejś transakcji sprzedaży mieszkania, którą zrobiłem chyba w 2013 czy 2014 roku, już pamiętam dokładnie. I tak jakby dziękowałem Bogu, że mam porządek w papierach, czyli wszystkie dokumenty zarchiwizowałem, znaczy miałem i papierowo i zeskanowane. Znaczy, dobra informacja była taka, że udało się z tym Urzędem Skarbowym to załatwić zdalnie, czyli jeszcze, no jeszcze pandemii nie było, tak? Ale tak jakby co wszystko załatwiłem przez maila, wysłałem wszystkie dokumenty i było ok, tak? Nie musiałem do tego Urzędu Skarbowego jechać, ale ten okres, w którym oni to sprawdzili, był naprawdę długi. No dobrze, a co w sytuacji, to tak jakby jeszcze cały czas mówimy tutaj o flipach, ale niejako troszeczkę wejdę w temat wynajmu, do którego przejdziemy szerzej w drugiej części tego nagrania. Mianowicie, wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś kupił mieszkanie na cele mieszkaniowe, ale tutaj jakby popraw mnie, jeżeli się mylę, jeżeli ktoś kupuje na cele mieszkaniowe, może wynajmować tą nieruchomość, powiedzmy dalej osobą fizyczną na cele mieszkaniowe, mija powiedzmy 2,5 roku od momentu, kiedy kupił lub 3 lata mija. I sprzedaje tą nieruchomość, tak? Także nie sprzedaje jej powiedzmy po 5 latach od momentu, gdy ją zakupił, tylko sprzedaje ją wcześniej, uzyskiwał z niej dochód, a więc jest to taka typowa nieruchomość, na której od początku on tam nigdy nie był zameldowany, tylko myślał o tym, żeby ją czerpać z niej korzyści, no po prostu z wynajmu.
no i sprzedaje. Czy w takiej sytuacji może liczyć na, że będzie potraktowany jako osoba, która kupuje kolejną nieruchomość, powiedzmy, tak, wydał ten dochód, przeznaczył na kolejne cele mieszkaniowe. Czy on tutaj podchodzi pod osobę, która prowadziła działalność gospodarczą i powinien to rozliczać przez działalność? Czy może właśnie w takiej sytuacji tej działalności nie potrzebował, jakby wiesz, uruchamiać dla tego jednego celu? Ale chodzi ci o, tak jakby, to są dwie kwestie. Jedna, czy tak jakby ta jego transakcja, czyli kupienia i po dwóch latach sprzedania, czy to był flip, czy nie. I tak jakby według mnie, odpowiadając na to, jeśli on to kupił na wynajem i wynajmował, no to był środek trwały i to nie był flip, tak? Wynajmować można w ramach najmu prywatnego. Więc jeśli tak tylko jakby ten jego najem nie spełniał przesłanek uznania go za działalność gospodarczą, no to to się mogło tak jakby dziać w ramach najmu prywatnego i wtedy to jest sprzedawane jako nie jako flip, tylko po prostu transakcja prywatna sprzedaży mieszkania. I to jest czyli wtedy może to rozliczać jako transakcję prywatną na PIT-ie 39 do końca kwietnia kolejnego roku po roku, w którym sprzedał. I druga kwestia to jest kwestia skorzystania z ulgi mieszkaniowej. I teraz pytanie, czy jeśli on to sprzedał po tych 2,5 roku i później kupił coś na własne cele mieszkaniowe, no to oczywiście z tej ulgi będzie mógł skorzystać. Natomiast jeśli on by chciał skorzystać z jakiejś ulgi ze sprzedaży jakiegoś poprzedniego mieszkania poprzez zakup tego mieszkania na wynajem, to już nie, bo to już wtedy on kupił na cele mieszkaniowe, ale nie kupił tego na własne cele mieszkaniowe. Czyli że kupno mieszkania na wynajem, czy też kupno mieszkania na cele mieszkaniowe, ale jakiejś innej osoby, nie wiem, dziecka, jakiejś tam rodziny, to już też nie jest wydatek na własne cele mieszkaniowe i on nie pozwala na skorzystanie z tej ulgi mieszkaniowej, czyli z tej, która polega na tym, że jeśli wydasz pieniądze na własne cele mieszkaniowe w ciągu 3 lat, to nie płacisz podatku od dochodu ze sprzedaży mieszkania. To zawiłe, ale z drugiej strony no, jest gdzieś tutaj taki ciąg przyczynowo-skutkowy, który należy no, po prostu zrozumieć, tak, żeby móc się w tym wszystkim swobodnie poruszać, albo właśnie korzystać z usług takich osób jak wy, jak ty, jak wynajmistrz. No, rozumiem, że w tym również pomagacie. Takie kwestie. Tak. Znaczy tak jakby też pomagamy w rozliczeniu transakcji prywatnych jak najbardziej, po prostu to robimy w ramach doradztwa podatkowego, znaczy w ramach spółki doradztwa podatkowego, którą prowadzimy i z tym no, tak jakby jak najbardziej się tym zajmujemy. Właśnie, spółki. Jakby podsumowując niejako flipy, które do tej pory omówiliśmy, czyli jeżeli ktoś no po prostu chce zainwestować swoje pieniądze w nieruchomość z myślą o tym, żeby po prostu zarobić na jej sprzedaży, czyli zrobić tak zwanego flipa, no to z automatu powinien rozumieć, że to trzeba zrobić przez działalność gospodarczą albo właśnie przez spółkę. Możesz powiedzieć pokrótce, kiedy z takiej perspektywy osoby, która po prostu dopiero zaczyna flipować, może do takich osób tutaj skierujmy od takich osób jakby kierujemy to pytanie do ciebie, czyli osoba jest początkującym fliperem. Czy taka osoba powinna poważnie myśleć o spółkach, czy może raczej wystarczy dla niej działalność gospodarcza? No ja odpowiem jako oczywiście klasyczny gość od podatków, klasyczny księgowy, czyli to zależy. Tak. I natomiast to jest tak, że jeśli ktoś, może tak, to co my obserwujemy, jak już się uda tą osobę przekonać, że flipowanie prywatnie to nie jest flipowanie, to znaczy tak jakby nie należy flipów rozliczać w ramach, tak jak transakcje prywatne, tylko w ramach tak jakby jakiejś działalności, no to tutaj to co my obserwujemy, to robi się to w ramach dwóch form. Wcześniej to były 3 formy, tak? Najczęściej spotykana to jest po prostu indywidualna działalność gospodarcza, spółka albo spółka z o.o., albo spółka z o.o. komandytowa. No ale od 2021 te spółki komandytowe weszły w reżim podatku CIT, więc tak naprawdę według mnie popularność spółek komandytowych i tej takiej popularnej konstrukcji spółka z o.o., spółka komandytowa spadnie, więc zostaje nam działalność gospodarcza oraz spółka z o.o. No i od tego co wybrać, znaczy to, co wybrać, zależy od naszej sytuacji. Natomiast najczęściej, jeśli zaczynamy, chcemy tych flipów robić niewiele, nie wiem, no, do kilku rocznie, czy nawet do kilkunastu,
robimy to za własny kapitał, ewentualnie pożyczony od rodziny czy od kogoś, no to tutaj tak jakby indywidualna działalność gospodarcza wydaje się być najprostsza, najszybsza do założenia, najtańsza i też najbardziej korzystna podatkowo, no bo tam nie mamy problemu podwójnego opodatkowania. Natomiast jeśli chcemy flipować na większą skalę, boimy się ryzyka, na przykład rękojmi, robimy to z jakimiś inwestorami, robimy to z jakimiś partnerami, czyli tak jakby, nie wiem, no mamy jakiegoś partnera, z którym to wspólnie robimy, no to wtedy trzeba pewnie pomyśleć o spółce i najczęściej będzie to w tym momencie spółka z o.o., aczkolwiek też widzimy w tej branży jakieś spółki cywilne, spółki jawne, natomiast to najczęściej jest to spółka z o.o. Rozumiem. No dobrze, przechodzimy za chwilę do tematu związanego z wynajmem nieruchomości, z rozliczaniem podatków właśnie z wynajmu. Natomiast jeżeli macie jeszcze jakieś pytania związane z flipami, piszcie o tym w komentarzu. Jeżeli tych pytań będzie, no, będzie kilka takich ciekawych, wartościowych, to myślę, że z Grzegorzem spokojnie jesteśmy w stanie zrobić kolejny odcinek, także zachęcamy zdecydowanie do pozostawienia komentarzy. I Grzegorz, kolejne pytanie. Pytanie związane właśnie z wynajmem. W jaki sposób rozliczać się z przychodu z wynajmu? I tutaj chciałbym też powiedzieć, że zależy mi na tym, żebyś też rozdzielił najem, który jest krótkoterminowy, od najmu długoterminowy. Jeżeli mógłbyś to jakiś prosty sposób ubrać słowa, odpowiedz proszę na to pytanie. Okej, to jest zresztą bardzo dobre pytanie. W takim rozumieniu moim wynajem długoterminowy, no to jest udostępnianie jakiegoś tam majątku za odpłatnością. Tak? Jak spojrzymy do KC, to mniej więcej tak jest tam zdefiniowane. Natomiast tak zwany wynajem krótkoterminowy, według mnie tak naprawdę nie powinniśmy nazywać go wynajmem krótkoterminowym, tylko to są usługi krótkotrwałego zakwaterowania. Z formalnego punktu widzenia to nie jest wynajem, tylko usługi noclegowe krótkotrwałego zakwaterowania. Inne PKD, wynajem to jest 68-20, a ten wynajem krótkoterminowy, błędnie zwany wynajmem, a tak naprawdę usługi zakwaterowania to jest 55-20 albo usługi, albo hotele to jest 55-10. I to są tak jakby według mnie zupełnie dwie osobne usługi, czasami do których świadczenia wykorzystuje się te same nieruchomości, ale tutaj to jest udostępnianie tej nieruchomości za pieniądze na określony tam czas przy określonym czynszu, ten wynajem krótkoterminowy to jest nocleg, to jest zakwaterowanie, gdzie oprócz tego tej nieruchomości udostępniamy też szereg innych usług typu czysta pościel, pranie, znaczy sprzątanie, ręczniki, wyposażenie kuchni, być może jakieś też rzeczy w tej kuchni typu herbata, kawa i tak dalej. I to jest po prostu usługa noclegowa i w ten sposób to według mnie należy rozróżniać. Okej, okay. No dobrze. Dziękuję za tę lekcję. Wiesz co, cały czas żyłem w błędzie w takim razie, bo zawsze nazywałem to, no u nas tak w branży jest, wiesz, najem krótkoterminowy, najem długoterminowy, ale tak naprawdę no, to są dwie różne działalności. No, same kody PKD już mówią o tym, że to jest inna sprawa. Dobrze, zacznijmy od najmu długoterminowego może. Ja też używam słowa wynajem krótkoterminowy. Jak sprzedajemy szkolenie na temat właśnie na ten temat, to też używam słowa wynajem krótkoterminowy, bo ludzie tego używają. Więc ja tylko mówię, że z formalnego punktu widzenia to nie jest do końca prawidłowe, no ale ja jestem księgowy, że się czeka formalności. No. Jasna sprawa. Moja mama też jest księgową i zawsze mi mówi, że nieruchomość jest aktywem, a nie jak Kiyosaki mówi, pasywem. Kojarzysz, nie? To jego wypowiedź Kiyosakiego, gdy mówi, że twoja nieruchomość, na której mieszkasz, to jest pasywo. Nie, to Kiyosaki mówi, że to jest aktywo chyba. Jeżeli wynajmujesz, to jest aktywem, a jeżeli mieszkasz tam i generuje ci koszty, no to Kiyosaki, wiesz, mówi, że jest to twoim pasywem wtedy, nie? To jest z punktu widzenia... Na księgowość, tak. Znaczy, tak. Okej, dobrze. Najem długoterminowy. Jak rozliczyć przychód z wynajmu z urzędem skarbowym?
No właśnie, to znaczy, jak mówimy o wynajmie, nie tym krótkoterminowym, tylko takim no, klasycznym wynajmie, no to tak naprawdę tutaj się pojawiają chyba dwie kluczowe kwestie albo dwa kluczowe pytania. Pierwsze to jest, czy taki wynajem rozliczać w ramach działalności gospodarczej, czyli inaczej mówiąc, czy ten wynajem jest działalnością gospodarczą, albo od ilu mieszkań w górę muszę mieć działalność, albo kiedy najem prywatny przestaje być prywatny. I druga kwestia to jest, jaką formę rozliczenia tego najmu wybrać. Czy najem prywatny, czy działalność, a jeśli najem prywatny, to czy ryczałt, czy skala podatkowa, a jeśli działalność, to w jaki sposób rozliczać tą działalność. Przepraszam. Więc możemy tak jakby po kolei przejść przez te dwa pytania. Pierwsze to jest tak jakby, kiedy ten najem prywatny przestaje być prywatny. Tak? To jest pytanie, które najczęściej mi się pojawia na wszystkich konsultacjach dotyczących najmu, to znaczy nam w spółce się pojawia. I to jest tak, niestety nie ma jasnych kryteriów, nie ma jasnej odpowiedzi, kiedy najem prywatny przestaje być prywatny. Czyli tak jakby w żadnych przepisach, ani w ustawie, ani w rozporządzeniach, ani w interpretacjach, fiskus nigdy nie określił jasnych przepisów, że na przykład, nie wiem, od 4 mieszkań w górę to jest działalność, albo nie wiem, od 100 tysięcy rocznie to jest działalność. Były jakieś tam próby, były jakieś interpelacje poselskie w tym kierunku, natomiast ustawodawca nigdy się nie zdecydował tutaj wprowadzić jasnych kryteriów i zawsze odpowiada, że to zależy od indywidualnej sytuacji. I tutaj są brane pod uwagę różne kryteria, ale też są w różny sposób te kryteria traktowane. No najczęściej tak jakby jest brana pod uwagę skala, czyli ile jest tych nieruchomości wynajmowanych, jakie tam są przychody, ilu jest najemców, no bo tak jakby możemy mieć jedno mieszkanie, ale mieć tam 50 najemców, no to wtedy to raczej już będzie działalność, tak? Mimo tego, że mamy jedno mieszkanie, tak? Tylko po prostu duże. No może w jednym mieszkaniu 50 to by się nie dało zmieścić, chociaż kto wie. No właśnie, kto wie. Więc tak, skala. Kolejne kryterium, które jest często stosowane, to jest, w jaki sposób ten wynajem jest prowadzony. Czy on jest prowadzony w sposób profesjonalny, z wykorzystaniem jakichś narzędzi właściwych dla profesjonalisty, czy on jest zorganizowany, czy nie. Kolejne kryterium to jest też bardzo ważne, tego, czy w jakim celu były te mieszkania kupowane, no bo w innej sytuacji jest człowiek, który odziedziczył 5 mieszkań i je wynajmuje, albo dostał od rodziców 5 mieszkań i je wynajmuje, a w innej sytuacji, i tutaj tak jakby jest to tak jakby tym bardziej działalność gospodarcza, jest człowiek, który świadomie co jakiś czas kupuje kolejne mieszkanie, remontuje i przeznacza na wynajem, tak? Czyli traktuje te zakupy inwestycyjnie. A w innej jeszcze sytuacji będzie ktoś, kto, no nie wiem, ja tak miałem w którymś momencie, że kupiłem mieszkanie, do niego się wprowadziłem, później potrzebne mi było większe, więc kupiłem kolejne większe, a te poprzednie wynająłem, tak? Więc tutaj tak jakby moim celem kupowania tych mieszkań nie było wynajmowanie, tylko kupowałem na własny cel, więc tak jakby bardziej mogę przekonać fiskusa, że to nie była, że to nie będzie ewentualnie działalność. Też nie. Tak jakby patrzy się na to, czy na przykład ten wynajmujący działa w branży, czy nie. No, jeśli ktoś jest osobą spoza branży, to łatwiej będzie mu przekonać, że to nie jest działalność, niż osoba, która jest na przykład pośrednikiem i zajmuje się wynajmem w swoim życiu zawodowym. Tak? Mimo tego, że to według mnie do końca powinno mieć znaczenie. Więc tak jakby tych kryteriów jest sporo. Zresztą ja u siebie na stronie udostępniam takiego Excela, w którym się odpowiada na tam 8 czy 9 pytań i ten Excel pokazuje kolorami, jak duże jest, tak jakby, jakiś sposób, jak rośnie twoje prawdopodobieństwo tego, że twój najem zostanie uznany za działalność gospodarczą. Świetna sprawa. Możemy to dołączyć, link do tego w opisie pod filmem? Tak, tak. Ja te linki ci dołączamy go pod. Linki znajdują się w opisie pod filmem. Grzegorz, a wróćmy jakby tak, wiesz, do takiej osoby, do której adresujemy te nasze właśnie nagranie, które w tym momencie nagrywamy. Mianowicie jest to osoba, no, która dopiero zaczyna, tak? Więc ona powiedzmy ma w planach zakupić dopiero pierwsze mieszkanie za gotówkę bądź w kredycie, to nie ma tutaj żadnego znaczenia, zakupić i je wynająć na cele mieszkaniowe, na najem długoterminowy, gdzie odbiorcą będzie osoba fizyczna, która no, po prostu no, będzie dalej tam jakby cele mieszkaniowe swoje spełniać, jeżeli dobrze to ująłem słowa, tak? Myślę, że rozumiesz, o co mi chodzi, tak? Czyli pierwsze mieszkanie, pierwszy wynajem, wynajem długoterminowy. To co takiej osobie można byłoby tutaj doradzić? No właśnie, więc tak jakby trochę przechodzimy do tego drugiego pytania, czyli jaką formę opodatkowania tego najmu wybrać.
na krótko wracając do pierwszego pytania, w takiej sytuacji, no jeśli to jest pierwsze mieszkanie, jedno, wynajmowane jednemu bądź nie wiem, dwóm czy trzem najemcom, ewentualnie jeśli wynajmujemy studentom, to z dosyć dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że tak jakby można to rozliczać w ramach najmu prywatnego, czyli to niekoniecznie spełnia przesłanki uznania tego za działalność gospodarczą. Czyli tak naprawdę według mnie mamy wybór, czy rozliczamy to prywatnie, czy działalność, czy w ramach działalności, czyli nie musimy tutaj w ramach działalności. I teraz przechodząc do tej kwestii, jak to rozliczać, no tak jak mówiłem, możesz to rozliczać albo prywatnie, albo w ramach działalności gospodarczej. I tutaj tak jakby przy jednym mieszkaniu masz wybór, przy 10 mieszkaniach już nie masz wyboru najmu prywatnego, tylko musisz w ramach działalności. Jeśli wybierzesz najem prywatny, no to masz wtedy do wyboru dwie formy rozliczania, albo ryczałtem, gdzie płacimy podatek od przychodu w wysokości tam 8,5% do 100 tysięcy złotych rocznie i 12,5% od nadwyżki ponad 100 tysięcy złotych, albo możemy to rozliczać według skali podatkowej, gdzie płacimy podatek od dochodu według tej skali podatkowej, którą mamy w Polsce, czyli 17,32, a jeśli uwzględnimy daninę solidarnościową, to ewentualnie 36%. I oczywiście trzeba pamiętać o tym, że te dochody z najmu sumują się z naszymi dochodami z innych źródeł rozliczanych według skali podatkowej. Natomiast jeśli wybierzemy działalność gospodarczą, w ramach której czasami się nawet opłaca rozliczać jedno mieszkanie, za chwilę powiem kiedy, no to wtedy taką działalność gospodarczą możemy rozliczać albo też ryczałtem, to jest nowość od 2021 roku, czyli tak jakby rozszerzono znacząco możliwość rozliczania się ryczałtem w ramach działalności gospodarczej i można w ramach działalności między innymi ryczałtem rozliczać najem. Taką działalność też można rozliczać według skali podatkowej, czyli według tej samej 17,32% i można rozliczać to też na zasadach podatku liniowego, gdzie płacimy 19% od dochodu, niezależnie od wysokości tego dochodu, aczkolwiek od jakiegoś czasu ten podatek liniowy przestał być de facto liniowy, ponieważ mamy daninę solidarnościową. Jeśli przekroczymy ten 1 zł rocznie, no to mamy 19 plus 4 punkty, czyli 23%. Więc Przerwę ci. Słuchaj, to spróbujmy to jakoś podsumować, bo dla osób, które nas oglądają, wiesz, to może być dalej czarna magia. Więc jeżeli ktoś swoje pierwsze mieszkanie kupuje z myślą o tym, żeby je wynajmować, to ma w zasadzie trzy możliwości rozliczania się z tego przychodu z wynajmu. Czyli pierwszy, najprostszy sposób to jest bez działalności gospodarczej, nic nie otwieramy żadnej działalności, normalnie rozliczamy się jako osoba tutaj, to jest osoba prywatna wtedy, tak? Osoba prywatna jest to 8,5% od całego przychodu, czyli jeżeli wynajmujemy nasze całe mieszkanie, żeby łatwo było policzyć, za 1000 zł, no to płacimy podatek 85 zł, tak? To jest od każdego takiego przychodu, czyli co miesiąc 1000 zł, co miesiąc 85 zł podatku dochodowego i cześć, jesteśmy tutaj jakby rozliczeni, tak? Dobrze mówię? Jeśli wybierzemy ryczałt, no bo w ramach tego najmu ryczałt, tak, ma jeszcze tą drugą metodę. Tak, druga metoda, no to ryczałtu nie bierzemy, bierzemy tutaj, ty to nazwałeś skala podatkowa, też często ludzie o tym mówią, że to jest zasady ogólne bez działalności gospodarczej, więc może ktoś, kto nas w tej chwili słyszał właśnie tą konkretną nazwę. No to z mojej perspektywy, jeżeli ktoś płaci 1000 zł, przepraszam, ma 1000 zł przychodu z wynajmu nieruchomości, no to może na przykład za tym drugim sposobem zapłacić podatek dochodowy w wysokości 18%, oczywiście pod warunkiem, że jest w pierwszym progu podatkowym, tak? Dobrze mówię? Od niedawna, znaczy od jakiegoś czasu jest 17, już nie 18, tylko 17. Okej, okay, dobrze, przepraszam, 17%. I jest jeszcze działalność gospodarcza, w której możemy normalnie na zasadach ogólnych i skala podatkowa, czyli te 18%, i podatek liniowy 19%, i jeszcze od niedawna w działalności gospodarczej wszedł nam ryczałt, tak, czyli płacimy jakoś jeden podatek zryczałtowany od całości, żeby nie zdając się za bardzo w szczegóły, chciałbym tutaj wyróżnić dla tych osób, które nas słuchają, jeszcze jedną cechę dla tych wszystkich, w zasadzie jedną cechę dla dwóch z trzech form rozliczania z przychodu, czyli możemy jeszcze wrzucić koszty uzyskania tego przychodu, tak? Czyli w tym pierwszym, najtańszym wariancie jest 8,5% i cześć, żadnych kosztów uzyskania przychodu nie możemy wrzucić.
W drugim wariancie, czyli tych skali podatkowej, czyli innymi słowy zasady ogólne bez działalności gospodarczej, możemy rzucić częściowo koszty uzyskania przychodu, tak? Za chwilę zadam Ci pytanie, jakie są koszty. No i to samo w działalności gospodarczej, no to już wiadomo, to już jest działalność, to tam już mamy jeszcze większe pole do tych kosztów. Powiedz coś proszę o tych kosztach, jak to wygląda. No to jest tak, rzeczywiście, w ryczałcie płacimy od przychodu i wtedy kosztów nie rozliczamy, one nie mają znaczenia. We wszystkich pozostałych metodach tak jakby płacimy podatek od dochodu i wtedy rozliczanie kosztów pomniejsza nam ten dochód, w związku z tym też pomniejsza podatek. No i tak jakby tutaj mądre rozliczanie tych kosztów, wszystkich tych takich, które można zgodnie z prawem rozliczyć, może spowodować, że ten dochód będzie bardzo niewielki, często nawet zerowy, w związku z tym ten podatek może być zerowy. I takie przy wynajmie mieszkań najczęściej występujące koszty, najbardziej znaczące, no to jest koszt utrzymania tego mieszkania, czyli opłaty do spółdzielni bądź do wspólnoty, chyba że przerzucimy je na najemców. Amortyzacja oraz odsetki od kredytu, jeśli oczywiście to mieszkanie sfinansowaliśmy kredytem. I tutaj tak jakby zawsze trzeba policzyć, jakie te koszty możemy rozliczyć, jak wysokie będą te opłaty, jak wysoka będzie amortyzacja, jakie odsetki będziemy płacić i trzeba zobaczyć, czy ten dochód, który nam wyjdzie, tak jakby czy podatek liczony od dochodu, który nam wyjdzie, będzie niższy niż te 8,5% od przychodu, który stosujemy przy ryczałcie. Ja tutaj od siebie dodam, że no, jeżeli ktoś pójdzie ścieżką, że będzie chciał zaoszczędzić na podatku dochodowym, wrzucając no, koszty po prostu uzyskania tego przychodu i chciałby w przyszłości wykorzystać przychód z wynajmu nieruchomości do budowania swojej zdolności kredytowej, co nie jest niczym absolutnie niezwykłym i okej, może w tej chwili w pandemii to źródło dochodu nie zawsze jest akceptowane przez banki lub można powiedzieć, że praktycznie w ogóle nie jest, ale przed pandemią zupełnie było traktowane no, bardzo dobrze, tak? I te czasy po prostu wrócą, kwestia czasu, więc jeżeli ktoś, zapamiętajcie sobie proszę, jeżeli ktoś zabija swój dochód, tak? No bo jeżeli rzucisz tak duże koszty, że nie będzie w ogóle tutaj podatku dochodowego do zapłaty, bo będzie na przykład dochód zero lub będziemy na stracie, to pamiętajcie proszę, że razem z redukcją naszego podatku dochodowego idzie też w parze redukcja naszej zdolności kredytowej. Także no zdecydowanie trzeba pamiętać o tym, że tam, gdzie koszty się pojawiają, tam pojawia się też mniejsza nasza zdolność kredytowa. No właśnie, no to może Ronald, ja Tobie zadam pytanie, bo to jest często pytanie, które się dosyć często pojawia w naszej też w spółce doradczej, czyli tak jakby w jaki sposób zoptymalizować podatki od najmu, ale jednocześnie podbudować sobie tą zdolność. Powiedziałeś przed chwilą zresztą cenną informacją, że w trakcie pandemii praktycznie przy pomocy najmu tej zdolności sobie nie podbudujesz. Tak, tak. Czyli... Dobrze, okej, więc no, pytanie jest dosyć złożone, postaram się odpowiedzieć na nie w najprostszy możliwy sposób. Chciałbym, żebyście zrozumieli, że jeżeli mówimy o dochodzie z wynajmu nieruchomości, no to jeżeli cofniemy się do czasu, kiedy był akceptowany przez banki, to ten dochód był akceptowany dopiero po 12 miesiącach od rozpoczęcia danego najmu. Czyli kupiliśmy nieruchomość, rozpoczęliśmy wynajem w lutym 2021 roku, to dopiero powiedzmy z początkiem marca 2022 będzie ten dochód brany pod uwagę do zdolności kredytowej. Byłby, tak? Oczywiście, jeżeli banki do tego dochodu wrócą. Więc decyzja o tym, czy wy na przykład chcecie powiedzmy zredukować swój podatek dochodowy w taki sposób, że dorzucicie kolejne koszty uzyskania przychodu, ta decyzja zaważy na waszym dochodzie przez najbliższy rok. Tak, no bo po roku dopiero będzie bank brał pod uwagę ten dochód do zdolności kredytowej i cały następny rok oczywiście ta zdolność będzie się z tego źródła dochodu niejako odbijała na nas. Także to jest bardzo poważna decyzja i warto to wszystko zaplanować wcześniej, właśnie porozmawiać chociażby z Grzegorzem, jakie koszty, o ile obniżą nam podatek dochodowy. I tu jest właśnie cały klucz. Tak? Jeżeli chcemy te koszty rzucić i chcemy z tego tytułu uzyskiwać zdolność kredytową w przyszłości, to pamiętajmy, że no, my potrzebujemy jakąś konkretną zdolność, tak? I jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki dochód netto potrzebujemy, jaki dochód netto dodatkowy potrzebujemy na przykład właśnie z wynajmu nieruchomości, żeby nasza zdolność kredytowa była na takim
poziomie, jakim sobie życzymy. Dodajmy do tego powiedzmy jeszcze 20% większą zdolność, taką rezerwę sobie zostawmy na wszelki wypadek i do tego dochodu jesteśmy w stanie na przykład dołożyć koszty, które zredukują po prostu ten dochód do konkretnej wartości, która nas interesuje. Także no oczywiście jednej tutaj odpowiedzi nie ma. Bardziej myślimy przyszłościowo, co jest naszym celem, czyli na przykład zakup tej konkretnej nieruchomości, taką zdolność potrzebujemy, a więc taką zdolność, taki dochód, a więc takie koszty możemy tutaj sobie dołożyć do tego wszystkiego. Ale to słuchaj, rozumiem, żeby też może to trochę bardziej wyjaśnić. Jeśli założymy, że banki biorą pod uwagę dochody czy tam przychody z najmu przy ocenie twojej zdolności kredytowej, to już powiedziałeś, że to musi być tam minimum te 12 miesięcy, to jest bardzo ważne, ale rozumiem, że wtedy albo rozliczamy ten najem ryczałtem i wtedy banki biorą pod uwagę przychód, albo rozliczamy według skali podatkowej, gdzie banki biorą pod uwagę, rozumiem, dochód, więc wtedy trzeba dbać o ten dochód, żeby on był odpowiednio wysoki, żeby tą zdolność zbudował. I banki, rozumiem, nie rozumieją na przykład, że ten dochód może być niski ze względu na wysoką amortyzację, a amortyzacja jest kosztem bezgotówkowym. Czyli banki tak jakby w cudzysłowie nie rozumieją amortyzacji, tylko jak amortyzacja ci zmniejszy dochód, to nie ma zdolności i koniec. Znaczy nie ma wzrostu zdolności, prawda? Więc no, to jest bardzo dobre pytanie i niestety jest tak faktycznie, że jeżeli dołączymy amortyzację do kosztów uzyskania przychodu, ten dochód netto nam się wyraźnie zredukuje. Często no, powiedzmy zredukuje się do takiej wartości, że nam tej zdolności kredytowej nie wystarczy. Także niestety jest tak faktycznie, że powinniśmy uważać również z amortyzacją jako kosztem, ponieważ pomimo tego, że no, amortyzacja spowoduje, że nam tych pieniędzy faktycznie w kieszeni zostanie więcej, bo to zaoszczędzimy na podatku dochodowym, to banki tego niestety najczęściej nie rozumieją. I okej, oczywiście są jakieś banki, w których jest jakiś naprawdę taki no, inteligentny ekspert kredytowy, mówię o osobach, które po prostu w banku pracują i są w stanie to wyciągnąć, tą amortyzację, ale no, najczęściej pomimo tego, że osoba rozumie, czym jest amortyzacja i chciałaby ją wyciągnąć, to procedury banków po prostu na to nie zezwalają. Także amortyzacja, zapamiętajcie, proszę, najczęściej obniża nam zdolność kredytową. Także no. Grzegorz, mamy już to nagranie, już no, trwa ponad pół godziny, więc chciałbym, żebyście zadawali pytania Grzegorzowi, pisali je w komentarzu, a ja mam jeszcze, Grzegorz, ostatnie pytanie do ciebie. Powiedz proszę, wiem, ponieważ no, jesteś moim księgowym, wiem, że działacie ze swoim wspólnikiem na terenie całej Polski, ale powiedz, w jaki sposób najłatwiej się z tobą skontaktować? Myślę, że najszybszym sposobem to zapraszam na nasz blog, czyli wynajmistrz.pl. Informacje na temat naszych usług, czyli tych usług księgowych, z których ty korzystasz, są pod adresem biuro.wynajmistrz.pl. Natomiast wszelkie zapytania dotyczące współpracy z nami, to poprosimy na adres wynajmistrz@wynajmistrz.com, czyli nie pl, tylko com. No i tyle chyba, ale myślę, że w pierwszym kroku to zapraszam na blog wynajmistrz.pl, tam są linki do wszystkich informacji na nasz temat. Z tego co się orientuję, robicie również kursy online, prawda? Tak, zamierzamy robić, znaczy robiliśmy i zamierzamy robić takie kursy wideo, natomiast tak jakby na bieżąco organizujemy różnego rodzaju szkolenia, no w tym momencie z racji pandemii one są online, więc robimy również płatne webinary, bezpłatne webinary, a teraz chociażby organizujemy szkolenie, które się nazywa Handel Mieszkaniami, które będzie online. Natomiast co roku organizowaliśmy je oczywiście w takim trybie stacjonarnym. Jasne. Także ja ze swojej strony powiem tylko tyle, że od 2014 roku Grzegorz jest moim księgowym i bardzo tutaj rekomenduję to biuro wynajmistrza jako biuro, no po prostu jako księgowość, nic więcej dodać i słynąć, tak? No, uważam, że jesteście najlepsi w swoim fachu, zarówno ty, jak i twój wspólnik Marek, także z mojej strony no, zdecydowana rekomendacja idzie w waszym kierunku. Dobrze, moi drodzy, to już wszystko w tym odcinku. Dziękuję Grzegorz za wystąpienie. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie je w komentarzu. I tyle, także dziękuję jeszcze raz. Dzięki wielkie, Ronald.